Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku Ford Focus RS. Tak jak zawsze, dokładnie przyjrzymy się autu z zewnątrz, zajrzymy do środka, gdzie opowiem Wam o elementach wyposażenia wnętrza i jakości jego wykończenia, podam kilka najistotniejszych parametrów technicznych oraz podzielę się moimi wrażeniami z jazdy tym modelem. Za użyczenie auto do testów dziękuję firmie Bemo Motors, największemu dealerowi Forda w Polsce. Zapraszam do oglądania. Auto możemy otworzyć za pomocą kluczyka sygnowanego wersją RS lub dzięki systemowi dostępu bezkluczykowego, po zbliżeniu dłoni do klamki auto otworzy się. Aby je zamknąć, wystarczy przesunąć palcem po jej zewnętrznej stronie. W wersji RS nie zabrakło znanych już z Focusa automatycznie wysuwanych listw ochronnych na krawędziach drzwi. Wnętrze Focusa RS zdecydowanie robi dobre wrażenie, a to za sprawą dobrej jakości materiałów użytych do jego wykończenia oraz całkiem ciekawej stylistyki. Na całej wysokości drzwi użyto miękkich materiałów, a ich spasowanie jest na zadowalającym poziomie. Ponadto znajdziemy sporo charakterystycznych dla tej wersji przeszyć niebieską nicią, chromowane wstawki oraz listwy progowe z logo. Jeśli chodzi o deskę rozdzielczą, to jej górną oraz środkową część wykonano z materiału uginającego się pod palcem, natomiast dół z twardego plastiku. Nie zabrakło chromowanych obwódek wokół nawiewów. Sportowe fotele Recaro ze skórzaną tapicerką oraz charakterystycznymi akcentami są wygodne i zapewniają trzymanie boczne na bardzo wysokim poziomie. Zerknijcie teraz, jak auto prezentuje się po zmroku. Po otwarciu zamka automatycznie oświetlana jest przestrzeń wokół auta. Teraz uruchomię silnik za pomocą przycisku Start-Stop i posłuchajcie nieco dźwięku jego pracy oraz dźwięku układu wydechowego. Włączam światła mijania, lampy przeciwwęgielne oraz światła awaryjne. Wszystkie cztery szyby sterowane są elektrycznie i są w pełni automatyczne. Przejdźmy teraz zobaczyć, jak Focus RS prezentuje się z zewnątrz. Auto zostało wyposażone w adaptacyjne reflektory biksenonowe ze spryskiwaczami oraz systemem statycznych świateł doświetlających zakręty. Nie zabrakło także LED-owej nitki świateł do jazdy dziennej. Niżej znajdziemy żarowe reflektory przeciwmgielne. Pas przedni Focusa RS jest wyjątkowo zadziorny. Muskularne przetłoczenie na masce, świetnie wkomponowane reflektory, masywna atrapa chłodnicy, ostro zarysowany zderzak oraz dokładka u spodu nadają autu rasowego wyglądu. Te wszystkie elementy łącznie, zwieńczone emblematem RS, przekładają się na przyjemny dla oka efekt końcowy.
Ponadto ciekawy wzór 19-calowych felg aluminiowych w kolorze czarnym, świetnie komponujących się z niebieskimi zaciskami. Teraz kilka słów na temat właściwości jezdnych. Na wstępie warto zaznaczyć, iż Focus RS nie jest tylko usportowioną wersją Focusa. To całkowicie inaczej zaprojektowany samochód i czuć to już po pierwszych przejechanych metrach. Układ kierowniczy nawet w trybie normalnym jest tak przyjemnie usztywniony. Daje mnóstwo informacji o tym, co dzieje się z przednimi kołami. Co więcej, im szybciej się poruszamy, tym jest on bardziej wyczulony na ruchy kierownicą. Tak więc zestrojenie typowo sportowe. Podobnie jest z zawieszeniem. Nawet w trybie normalnym jest naprawdę sztywne. A po jego dodatkowym utwardzeniu jazda zakrętymi drogami to czysta frajda z jazdy. Przyjemność z jazdy potęgują doznania akustyczne. Warto jednak zwrócić uwagę, iż sama kabina jest bardzo przyzwoicie wytłumiona, więc dźwięki z zewnątrz dobiegają do środka w ograniczonym stopniu. Dlatego jadąc spokojnie w trybie normalnym, poza sztywniejszym zawieszeniem i układem kierowniczym, ciężko poznać, że jedziemy rasowym hot hatchem. Dopiero po przełączeniu w tryb sportowy, rasowy dźwięk wydechu jest jedną z większych zalet tego modelu. Naprawdę na ulicy nie sposób nie usłyszeć tego auta, a i wewnątrz kabiny dźwięki i wibracje dochodzą wówczas do kierowcy w większym stopniu. Napęd na cztery koła jest elementem, który wywarł na mnie chyba największe wrażenie. Przy suchej jezdni granice przyczepności są niemal nieosiągalne. Ten samochód wręcz kocha pokonywać ostre łuki i z pewnością w rękach zawodowego kierowcy na torze utarłby nosa niejednemu sportowemu coupé. Ciekawostką w aucie napędzanym na cztery koła jest tryb driftowy. Przełożenie 70% momentu obrotowego na tylne koła pozwala na zabawę w drift na większym placu. Nie jest to oczywiście typowa jazda bokiem charakterystyczna dla auta tylnonapędowego, ale daje pewien zakres możliwości, które znów z pewnością lepiej wykorzystane będą przez bardziej doświadczonych kierowców. Skrzynia biegów jest precyzyjna, ma krótki skok i pracuje w taki charakterystyczny, mechaniczny sposób. 350-konna jednostka 2.3 EcoBoost w połączeniu ze wspomnianym napędem zapewnia świetne osiągi. Przyspieszenie wgniata w fotel, a podczas wyższych prędkości nie ma najmniejszych problemów z elastycznością. Co więcej, w aucie dostępny jest system Launch Control, który znacząco skraca czas przyspieszania do pierwszej setki i ponownie daje mnóstwo frajdy z wykorzystania mocy Focus RS. Osobiście skróciłbym jednak nieco uaktywnianie procedury startu, gdyż dotarcie do niej trwa trochę za długo. Reasumując, Focus RS jest rasowym hot hatchem dającym mnóstwo frajdy z jazdy. Do codziennego użytkowania jest autem raczej wymagającym pod kątem twardego zawieszenia czy choćby małego promienia skrętu. Ale jego drapieżny charakter i mnóstwo zalet w aspekcie jej właściwości jezdnych w pełni rekompensuje pewne niedogodności. Wymiary auta przedstawiają się w następujący sposób. Długość nadwozia to 4390 mm, szerokość 1823 mm, natomiast wysokość auta to 1470 mm. Masa własna tego modelu to 1560 kg. Tył auta nie ustępuje pasu przedniemu w aspekcie drapieżnej stylistyki. Duży, ale nie do przesady spoiler, emblemat RS, sportowy dyfuzor oraz masywna, podwójna końcówka układu wydechowego to elementy, które w szczególności przykuwają wzrok. Jedynym elementem, który słabo się prezentuje, to antena na dachu. Moim zdaniem tak zwana płetwa rekina prezentowałaby się tu o wiele lepiej. Niemniej jednak w ogólnym rozrachunku design tylnej części nadwozia odbieram bardzo pozytywnie. Wróćmy już do środka, przyjrzeć się wyposażeniu wnętrza. W drzwiach znajdziemy schowek z miejscem na butelkę. Kierownica regulowana manualnie w dwóch płaszczyznach. Po lewej stronie panel obsługi świateł oraz regulacji jasności deski rozdzielczej. Nieco niżej dość surowo wykończony schowek. Fotel kierowcy posiada manualną regulację wysokości. Na tym panelu znajdziemy elektryczną regulację szyb z możliwością ich blokady oraz elektryczną regulację lusterek z możliwością ich złożenia. Tuż przy klamce przełącznik blokady zamka. Względem standardowej wersji kierownica w RS-ie jest masywniejsza i spłaszczona u spodu. Tutaj również znajdziemy sygnaturę RS oraz niebieskie akcenty. Wyprofilowanie jest bardzo dobre, dzięki czemu pewnie leży w dłoniach. Znajdziemy na niej przyciski do zarządzania komputerem pokładowym, tempomatem, systemem multimedialnym, sterowaniem głosowym oraz telefonem połączonym za pośrednictwem modułu Bluetooth.
Pomiędzy klasycznymi zegarami w kolorystyce przewodniej umieszczono wyświetlacz, na którym dostępne są informacje pochodzące z komputera pokładowego, systemów wspomagających kierowcę podczas jazdy oraz szeregu ustawień. Elementem charakterystycznym są trzy dodatkowe zegary na szczycie deski rozdzielczej, monitorujące temperaturę oleju, ciśnienie do ładowania oraz ciśnienie oleju. Centralny 8-calowy wyświetlacz dotykowy wyposażony jest w system Sync 3. Jest on przyjemny i prosty w obsłudze. Po menu nawigować możemy przy pomocy dotyku oraz klawiszy funkcyjnych umieszczonych nieco niżej. Z poziomu ekranu mamy dostęp m.in. do nawigacji satelitarnej, telefonu połączonego za pośrednictwem modułu Bluetooth, systemu multimedialnego z możliwością odtwarzania muzyki z różnego rodzaju nośników, aplikacji oraz szeregu ustawień systemu i auta. Niżej znajdziemy panel dwustrefowej klimatyzacji oraz przyciski podgrzewania przednich foteli z 3-stopniową regulacją. Jeszcze niżej mała półeczka, złącze USB oraz gniazdo 12V. Dalej znajdziemy wyłącznik systemu Start-Stop oraz ESP, przycisk podgrzewania koła kierownicy oraz selektor trybu jazdy. Dostępny jest tryb Normal, Sportowy, Torowy i do Driftu. O skrzyni biegów opowiadałem Wam już wcześniej. Po wrzuceniu biegu wstecznego automatycznie włączają się czujniki parkowania, a na ekranie wyświetlany jest obraz kamery cofania z liniami dopasowanymi do aktualnego kąta skrętu kierownicy. Manualna dźwignia hamulca ręcznego w tego typu aucie to element dość istotny. Pod tą roletką mieści się schowek z antypoślizgowym spodem i miejscami na napoje. Podłokietnik jest miękki, a w środku schowek z półeczką na drobiazgi, złącze USB oraz gniazdo 12V. Po stronie pasażera przeciętnej pojemności podświetlany schowek. Osłonka przeciwsłoneczna z lusterkiem i automatycznym podświetleniem. Lusterko wsteczne elektrochromatyczne. Schowek na okulary. Oraz oświetlenie wnętrza. A teraz przejdźmy zobaczyć, co Hot Hatch od Forda oferuje pasażerom drugiego rzędu siedzeń. Jeśli chodzi o jakość użytych materiałów z tyłu, to delikatnie odbiega od tego, co widzieliśmy z przodu, gdyż górną oraz środkową część drzwi wykonano z twardego tworzywa. Natomiast spasowanie jest na zadowalającym poziomie. Nie zabrakło jednak niebieskich przeszyć. W dolnej części znajdziemy schowek. Otóż przy kanapie kolejne dwie kieszonki. Na zewnętrznych miejscach znajdziemy mocowanie ISOFIX. Centralnie umieszczono małą półeczkę, kieszenie w oparciach foteli przednich . Jeśli chodzi o ilość miejsca z tyłu, to jest go pod dostatkiem.
Mam 176 cm wzrostu i siedząc sam za sobą mam całkiem spory zapas wolnej przestrzeni na nogi i delikatny nad głową. Tunel środkowy jest stosunkowo wysoki, co może negatywnie wpływać na komfort podróżowania piątego pasażera. Ok, przejdźmy teraz do bagażnika. Pod klapą kryje się kufer o pojemności 266 litrów. Znajdziemy tu przydatne schowki oraz uchwyty na obu ściankach. Ponadto podświetlenie przestrzeni bagażowej. Pod podłogą zestaw naprawczy. Po złożeniu oparć foteli tylnych pojemność bagażnika wzrasta do 1045 litrów. Uzyskana powierzchnia nie jest płaska, ale nie powstaje typowy uskok. Przejdźmy teraz do wlewu paliwa i pomówmy nieco o spalaniu. Pojemność samego zbiornika wynosi 53 litry. Natomiast spalanie, jakie deklaruje producent, to 10 litrów w cyklu miejskim oraz 6,3 litra nad 100 przejechanych kilometrów poza miastem. Mój wynik to około 17 litrów w mieście oraz 10 litrów w trasie. Uruchomię teraz silnik, otworzę maskę i przybliżę Wam jego parametry. W Focusie RS pod maską znajdziemy turbodoładowaną jednostkę benzynową o pojemności 2,3 litra, generującą moc 350 koni mechanicznych oraz dysponującą maksymalnym momentem obrotowym na poziomie 440 Nm, dostępnym w zakresie od 2700 do 4000 obrotów na minutę. Te parametry pozwalają rozpędzić auto do maksymalnej prędkości równej 266 km na godzinę oraz przyspieszyć do pierwszej setki w czasie 4,7 sekundy. Bazowa cena Focusa RS to 156 260 zł. Natomiast za prezentowany egzemplarz według cennika musielibyśmy zapłacić około 176 000 zł. Dzisiejszy odcinek dobiega końca. Jeśli Wam się spodobał, to nie zapomnijcie o łapce w górę pod filmem oraz o subskrypcji kanału. Zapraszam Was również na mojego Facebooka, link znajdziecie w opisie. A co Wy sądzicie o Focusie RS? Czy ten hot hatch spełniłby Wasze oczekiwania? A może macie innego faworyta w tej klasie? Koniecznie dajcie znać w komentarzach. Dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się i do następnego odcinka.